kącie nie dufła, bardzo. Praktycznie w kabinie możemy zrobić no, piękny serwis toalet. Co do tego jabłka jeszcze? Tak, tarczy. No, no, no. Moja piti! Merci! No, nie wiem, chyba trzeba wyjść i sprawdzić, czy my możemy tędy przejechać, powiem. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody, subskrybuj nasz kanał. Cześć, witamy Was z tej pięknej, dzikiej miejscówki. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam opowiedzieć o tym właśnie, jak wygląda spanie na dziko w Maroku. Pokażemy Wam również, jak zrobić serwis w Maroku, jak zadbać o to, żeby mieć wodę, gdzie spuścić naszą toaletę, no i zrobić zakupy. Jak wiecie, lubimy czasami zatrzymać się w takiej dziczy, z dala od zgiełku miast, no ale tak jak już Paweł wspomniał o serwisie, trzeba najpierw zrobić ten serwis, zapełnić lodówkę, zbiorniki z wodą i wtedy można sobie postać kilka dni. No i tak też zrobiliśmy, zobaczcie sami. Jedziemy po wodę. Znalazłem tą wodę w ten sposób, że obserwowałem ludzi, jak idą z baniakami, z takimi pyskami. No i tam stoją chłopaki, poszedł z nimi porozmawiać. Powiedzieli mi, że mogę przyjechać za ten pomoc, także jadę. Peter. Co? Na marku idę. A jak jest? Do picia nam starczy, nie? Tu. A, to tu jest jakiś... co? Coś mają jakąś lepszą, tak? Tu mają lepszą wodę, tu mają taką pitną, a tam jest taka pomycia się... To tam sobie do głównego zbiornika nabierzemy, nie? Tam do głównego, a tutaj... Bo on chyba tutaj tą pompę musi odpalić, bo to jest jakaś pompa głębinowa, bo mówi, że tutaj został. A. Także odpali teraz silnik i pompujemy. No, to jesteśmy wodę na jakimś mineralna. Gospodarstwie, woda mineralna głębinowa. Czad. No i mamy pitną wodę. Mil. Ton. Du fois par jour. No. Du ton. Un jour. Ton. Un jour. Un jour, deux ton. Kim dwa razy. Dwie tony w jeden dzień. Tak? Tutaj dla wszystkich. Lo moi siatu, lo moi otki, uli lau, muci, uli. Ci kupali wizy. Wjeżdżamy teraz, można powiedzieć, z wodopoju i co za wspaniali ludzie. Uruchomili maszynę, żeby nam napompować wodę filtrowaną. Pomogli nam napełnić zbiorniki taką wodą do mycia. Zapytałem się ich, czy coś płacę za to. Oni powiedzieli, że woda pochodzi z nieba, że nic za to nie płacę. No kurde, super. Naprawdę super. Bardzo, bardzo, bardzo miłe doświadczenie. Teraz musimy znaleźć jeszcze tylko jakieś miejsce, żeby opróżnić toaletę. No, i szarą wodę. I już będzie sprawa załatwiona z serwisem. Także w sumie bardzo fajne doświadczenie, że jednak trzeba być otwartym, tam ludzi pytać się i jak człowiek z uśmiechem podchodzi, to i ludzie są pomocni. Takie jest moje zdanie. Monika, zgadzasz się z tym? Zgadzam się w pełni. Skończył nam się asfalt. A my się nie poddajemy, jedziemy dalej. Co, widać, że Maroko się rozbudowuje. Słuchajcie, tutaj za parę
Znowu zaczyna się asfalt, także jest dobrze. Przyjechaliśmy na stację benzynową Shell. Będziemy tankować paliwo. Dzisiaj taki serwisowy dzień. Może jeszcze uda się ogarnąć tutaj toaletę. No właśnie. Na Shellach są fajne ekipy. Będziemy gadać. Zobaczymy. Tankujemy. Jaka cena paliwa? 13 dirhamów 74. Czyli jakieś euro 30, niecałe. Nie, euro 20 coś. No i mamy prawie 800 za paliwo. Matko 772 dirhamy. Bankruci już. Wracamy. Nie mamy więcej pieniędzy. No tak naprawdę to jest jakieś 75 euro? No, nawet mniej. Nawet około 70 euro. Około 70 euro, no. No, także pozwolili nam także zrobić tutaj serwis toalety, więc no, idziemy działać. Więc warto się pytać, bo dzisiaj mamy szczęście. Wszyscy na wszystko pozwalają, także ludzi. No i a propos serwisu, słuchajcie, fajnie jest tutaj w tych toaletach. Już nie będę wam nagrywał, ale wam tylko powiem. No, pozycja na narciarza bardzo często występuje tutaj w tych toaletach, ale fajne jest to, że jest kubełek z boku, jest zawsze kran w tej toalecie, także praktycznie w kabinie możemy zrobić no, piękny serwis toalety, bo możemy sobie ją wypłukać, wypróżnić, umyć i wszystko jest gotowe. Tak, wylać. Trzeba tylko pamiętać, żeby spłukać to wszystko, żeby to po prostu zostawić w czystości, no bo naprawdę one są czyste. Mhm. Także lepiej tak zostawić. Jak zawsze. Porządek musi być. No. Nasz tron się już błyszczy. Czysty, pachnący. Teraz możemy się zaszyć w jakiejś dziczy. Słuchajcie, jestem w szoku. Nie wiem, czy słyszycie. Dajcie znać w komentarzach, jak ktoś rozpoznaje piosenkę, jaka leci. No. Także... kto rozpoznaje, niech napisze w komentarzach. Uwielbiam to uczucie, jak jesteśmy wykąpani, mamy wysprzątanego vana, mamy pełne zbiorniki, mamy zrobioną toaletę i teraz przynajmniej tydzień możemy się o nic nie martwić. Ale zapach. Aż się dym unosi, ale taki zapach po prostu. Jestem głodna. Zatrzymaliśmy się tutaj w jakimś mieście, jest kupa jedzenia, straganów z owocami. Idziemy coś sobie kupić, jakieś owoce, pieczywo. Mamy miskę i wybieramy pomarańcze. O, te jabłka są ładne. Ładne, robaczywe, zdrowe, niepryskane. Mam nadzieję, że... Uwaga, jak u mojej babci. A banany? I banany, no. Są ładne banany, no. Salam. Banana? Kilo. Kilo? Kilo. Kilo. Ładne? Mhm. No, pomidorki coś tam. No, starczy. No. Zakupki udane. Tak nam pachniało tam jedzeniem, że już po prostu aż nam się żołądki zacisnęły. A już nic nie kupowaliśmy, bo mamy gotowy obiad własny. Tak, ale jak się wchodzi do vana, to czuć tak pieczywo. Jeszcze ciepło jest. Mega jest tutaj to pieczywo. Ciężko się odzwyczaić. No, popróbujemy owoców. Wyglądają bardzo dobrze, bo są takie brudne i upieszczone, robaczywe, więc mam nadzieję, że będą smaczne. Nie takie wyświechtane z supermarketu. O Jezu, jaki ciepły. Zaraz wam powiemy, ile za wszystko zapłaciliśmy. Mamy kilo bananów. Kilogram pomidorów, dwie papryki zielone. I banany to było 22. Plus tutaj pomarańcze i jabłka to było 40, więc razem 62 dirhamy. Pieczywo 12, dwa chleby i paczka ciastek.
12 dirhamów to jest 74, czyli jakieś 6,50 euro. Tak, za te wszystkie zakupy. No. A tutaj mamy patata z brawa, które Paweł wczoraj zrobił. Na jeszcze wieprzowinie z Hiszpanii, no bo już więcej wieprzowiny nie kupimy. Z kiełbaską chorizo, także jeszcze hiszpański obiad. Trzymaliśmy się w takim pięknym polu. I sobie zjemy teraz i chwilę odpoczniemy i lecimy na naszą miejscówkę na plaży. Ty co, już wcinasz? Ja już wcinam. Moja to jest niezła. Jeszcze chciałam coś pokazać. Właśnie ta papryczka jest bardzo dobra do smażenia. Ona jest wyśmienita. Ja nie przepadam za papryką, ale ta podsmażona z cebulką to... No ja taką właśnie robiłem, te nasze patataski, brawaski. Tak, taką właśnie mamy. Patatajki. Ona jest taka strasznie aromatyczna i taki fajny daje smak. No i Google Maps spłatał na figla. Wjechaliśmy trochę za daleko w ląd, zamiast nad morze. Poprowadzi nas w zupełnie inną stronę. No dobra, no to jak już zrobiliśmy zakupy, mamy pomarańcze, to trzeba spróbować, jak one smakują. No już próbowaliśmy, słuchajcie, są chyba najsłodsze, jakie w życiu jadłam. No, tego dużego musimy spróbować, bo te małe już jedliśmy. No zanim wam opowiemy, jak szukamy takich miejscówek, to w ogóle zobaczcie, gdzie jesteśmy. Po wizycie w Kenitrze, w Rabacie i w Casablance ruszyliśmy wzdłuż wybrzeża i wzdłuż wybrzeża trafiliśmy w okolice miejscowości Oulidia. I przed tą miejscowością gdzieś tutaj jesteśmy teraz. Często korzystamy z aplikacji Park4Night, ale nie tylko. Wymieniamy się często różnymi doświadczeniami z osobami, które spotykamy podczas naszej podróży. No i wiadomo, że jedni drugim polecają po prostu fajne miejsca, gdzie jest bezpiecznie, gdzie nie przyjeżdża policja i gdzie możemy sobie postać spokojnie kilka dni. Czasami też miejscowi coś nam pokazują, gdzie jest coś fajnego, więc też z tego korzystamy. Tak, a propos aplikacji Park4Night, to nie jest tak kolorowo jak w Europie. Po otwarciu aplikacji Park4Night, naciskając na lajek, mamy tutaj filtry, możemy sobie wybrać wszystkie miejsca, które chcemy zobaczyć na mapie, czy to serwisy, czy parkingi. W Hiszpanii na przykład jest dużo takich miejsc oznaczonych tym zielonym kamperem. Są to miejsca parkingowe z pełnym serwisem, gdzie można napełnić wodę, oczyścić toaletę. No, a tutaj w Maroko sytuacja troszeczkę wygląda inaczej, bo tutaj nie mamy żadnych miejsc oznaczonych zielonym kamperem, czyli nie ma takich miejsc serwisowych. My korzystamy z tych zielonych choinek, są to takie miejsca stworzone przez naturę. No i po kliknięciu w taką miejscówkę możemy zobaczyć opis takiego miejsca, jak również komentarze innych osób. Dzięki czemu możemy się dowiedzieć, czy miejsce jest bezpieczne, czy łatwo jest tam dojechać, no i takie różne rzeczy. Oczywiście dla chętnych są tutaj też kempingi. Ceny wahają się od 70 do 20 kilku dirhamów, czyli to jest jakieś tam 6, 20 parę euro za noc, więc nie są jakieś strasznie drogie. Być może w przyszłości skorzystamy, ale do tej pory jeszcze nie odczuwaliśmy takiej potrzeby. Cały czas nocujemy albo na dziko, albo w mieście. Jeżeli chcemy po prostu zwiedzić miasto i tam przenocować, no to też zostajemy na parkingu w mieście. Kosztuje to, jak już sami widzieliście, w niektórych miejscach 20 dirhamów, w niektórych 50 dirhamów. No i mamy pewność, że ktoś tego auta pilnuje przez te 24 godziny, no bo sami widzieliście w Casablance, że są te miejsca bezpieczne. Żeby dojechać w takie miejsce, jak teraz jesteśmy, no trzeba troszeczkę zaryzykować. Nie zawsze ten dojazd jest łatwy, czasem jest naprawdę trudny, ale no jak widzicie, warto. Słuchajcie, widać ocean. Tak, tylko jak do niego dojechać, to się jadę chyba jakąś drogą przeciwpożarową. Przeciwpożarową, myślę, że to coś takiego. Po ponad godzinie jazdy po bezdrożach w końcu widzimy ocean. No nie wiem, chyba trzeba wyjść i sprawdzić, czy my możemy tędy przejechać, Paweł. Tam jest ta droga i tam widzę.
prąd. No i chyba się opłacało tu jechać. Bo widoczek wow. Jest przepiękny. Boję. Czekaj, może się rozejrzymy na razie, okay. Gdzie zaparkować. Ale jest czas. Ojej. Warto było, warto było. Warto było. Dotarliśmy chyba na najpiękniejszą dziką miejscówkę. No, najcudowniejsza, ale droga tutaj była po prostu... Też fajna. No też fajna, ale fajne doświadczenie. Tak, długa. Boże, jakie mam czerwone włosy w tym słońcu. No i tak sobie już tutaj chillujemy od kilku dni. Pracujemy, bo jak wiecie, nad dwoma filmami jest sporo pracy. Jest to duże wyzwanie. Duże wyzwanie, szczególnie dla Pawła. Chociaż ja mu pomagam jak mogę. Dużo, dużo mi pomagasz. No a czy czujemy się tutaj bezpiecznie? No czujemy się bardzo bezpiecznie. Ludzie są mega, mega przyjaźni. Tak, ja tu często w Maroku jeżdżę na rowerze i jestem w szoku, bo nie spodziewałem się, że będę miał możliwość praktycznie codziennie tą godzinkę, dwie godzinki gdzieś sobie wyjechać tutaj w okolice i czuję się naprawdę bezpiecznie. I tutaj też mi się udało przejechać dobrych paręnaście, może nawet parędziesiąt kilometrów wzdłuż wybrzeża i miałem fajną przygodę. No nie mogę się oprzeć, żeby nie wyjechać dzisiaj na rower. Trasa będzie trochę ekstremalna, ale chcę wam pokazać tutaj wybrzeże. I chcę wam również pokazać jedną rzecz, która mnie zastanawia. Właśnie tutaj te płotki i zobaczymy, co tam na nich rośnie. Znaczy, co za nimi rośnie. Lecimy. Tak wygląda ten płot z bliska. To są chyba bambusy osuszone. Nawet tutaj te przęsła są związane ze sobą do kupy. W środku wsadzane są długie bambuski. Tu jakimś sznurkiem tylko pozwiązywane. A jak widzicie, tam jest polecko. Coś tam się uprawia. Wow, jaka piękna plaża. Cudowna. I następna plażyczka. Wędkarze często właśnie przyjeżdżają tutaj takimi motorkami. Fajnie to wygląda, jak jadą z tymi wszystkimi wędkami. Ale piękna plaża. Coś mnie tam wołają, zobaczmy, co oni tam chcą. Salam. Salam. Salam, Michel. Good, good. Kurde. Hi. Hello. Hello. Hi. Kurde. My father fishing. My father fishing. Fishing? Yeah. Is he? No, 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 no. Oh. Oh. Piti. Merci. Moroccan tea? Oui, Moroccan tea. From Poland. Polako, Polonia. Polonia, Lewandowski. Lewandowski. Hey. No, Lewandowski, no. Verde. No. Cristiano Ronaldo. Si. Nice. Brilliant. Vegetables. Także jak widzicie, marokańska gościnność jest po prostu olbrzymia. Jestem zaskoczony. Jadę sobie rowerem, a tu mnie ktoś zaprasza na herbatę. Super. Coś pięknego.
Pytaliście ostatnio, jak sprawdza się nasz zbiornik i skąd bierzemy wodę pitną. Otóż używamy naszego zbiornika Lifesaver. Tankowaliśmy go w różnych miejscach, zarówno jak dzięki życzliwości ludzi ze studni głębinowej mieliśmy wodę ostatnio, ale również tankowaliśmy ten zbiornik na zwykłych stacjach benzynowych. Sprawdza się super, nie mamy żadnych rewolucji żołądkowych, nie boli nas brzuch i będziemy z niego korzystali. Ogólnie woda jest dostępna tutaj, no w sklepach można kupić, w butelkach 5-litrowych, 2-litrowych, no ale ona trochę kosztuje, wiadomo, to są dodatkowe koszty, a my mamy wodę za darmo, z nieba. No i tak to wygląda nasze życie tutaj, na razie jest po prostu cudownie, przychodzą lokalni ludzie, dzisiaj był Abdul, przyniósł nam tu marchewkę, patrzcie jaka wielka w ogóle. No, czujemy się tu świetnie i co, no możemy polecić van life w Maroku. Jest po prostu. Jak na razie jest petarda. No my będziemy już powoli kończyć, żegnać się z Wami. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje, witamy nowych widzów. Tak, witam Was Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkich i co, no widzimy się za kilka dni. Dokładnie. Nie zapomnijcie zostawić jakiegoś śladu po sobie, komentarza, no i oczywiście łapka w górę. Dokładnie. No a jak Wam się nasze pyski będą nudziły, to też dajcie znać w komentarzach, to będziemy robili raz w tygodniu. Trzymajcie się cieplutko, na razie. Hej!